Jak zarabiać na przeglądarce? Dzisiaj przedstawię Ci sposób, dzięki któremu będziesz mógł zarabiać nic nie robiąc. Jedyne, czego potrzebujesz, to prosta przeglądarka, która dostępna jest na komputer, jak i telefon. Dlatego oglądaj do końca, bo więcej zrozumiesz. Napisz do mnie, jeżeli masz jakiś sposób na zarobek, a zaprezentuję go w następnym odcinku. Zostaw jeszcze suba, lajka i włącz dzwonek, bo w ten sposób będziesz wiedzieć o najnowszych filmach. Dobra, więc dzisiaj przedstawię Wam bardzo ciekawy sposób na zarobek w sieci. Będziecie zarabiać przez to, że będziecie mieć odpalaną przeglądarkę i właśnie dzięki niej będziecie mogli kopać bitcoiny. Myślę, że to jest całkiem ogólnie ciekawy sposób. Zarobki nie są jakieś kolosalne, ale jakieś na pewno są. Także dzisiaj przedstawię Ci tą przeglądarkę. Powiem Ci, z jakiej strony będziesz mógł ją pobrać, jak ją używać, jak ogólnie wypłacać te bitcoiny wykopane, na jakiej zasadzie to działa, jak jeszcze bardziej zwiększyć swoje zarobki dzięki tej przeglądarce, no i gdzie ogólnie sprawdzać swoje saldo i tak dalej. Wszystkiego ogólnie dowiesz się zaraz, dlatego oglądaj do końca. Dobra, więc w sumie możemy już przejść do instalacji tej właśnie przeglądarki. Link oczywiście będziesz miał w opisie, także zejdź teraz na dół i kliknij link. Dobra, więc jesteśmy już na tej stronie, dzięki której będziemy mogli właśnie pobrać tą przeglądarkę. Jak widzicie, jest to strona po angielsku głównie, ale są tu też inne języki. Niestety nie ma polskiego, ale myślę, że bez problemu sobie poradzimy. Jak widzicie, tutaj już możecie od razu ją pobrać, ale co jest też fajne, to możecie ją pobrać na przykład na Google Play, przez Google Play, no właśnie na Androida, więc możecie też zarabiać właśnie przez czy to urządzenie mobilne, czy przez komputer, ale ogólnie polecam Wam bardziej przez komputer, bo tam jest ogólnie większa moc obliczeniowa procesora. Właśnie im większa ta moc, tym więcej zarobicie. Tam jeszcze będziecie mogli to wszystko konfigurować. I tutaj macie też ogólnie to przedstawione, jak to wszystko działa. I ta przeglądarka jest ogólnie bardzo podobna do Google Chrome. I możesz też ogólnie zaimportować jakieś dane z Google Chrome do tej przeglądarki. Jest ona też ogólnie szybsza. Na przykład możesz wyeksportować jakieś rozszerzenia z przeglądarki Google Chrome do tej przeglądarki. Dobra, więc po prostu klikamy sobie download i będziecie musieli to po prostu zainstalować. I tak jak tu jest napisane, nie zajmie Wam to więcej niż minutę. No i po zainstalowaniu będziecie, bardzo możliwe, że to jest na pulpicie. Jak nie, to po prostu wejdźcie sobie w lupę i wpiszcie tutaj CryptoTab Browser. No i tak wygląda ogólnie ta przeglądarka. Jest ona, jak widzicie, bardzo podobna do właśnie tej przeglądarki Google Chrome, tylko jest po prostu jakiś inny motyw. Widzicie, to są praktycznie takie same zakładki. I tutaj też ogólnie wyświetliła się zakładka CryptoTab i tutaj macie to, ile już właśnie zarobiliście, czy w ogóle teraz ogólnie jest właśnie kopanie włączone. I żeby właśnie włączyć już, żebyście mogli zarabiać, to po prostu naciskacie sobie to tutaj i dajecie confirm, czyli potwierdzacie to. I teraz to wam się właśnie uruchamia. Musicie chwilę odczekać i tutaj właśnie będziecie mogli ustawiać prędkość tego kopania. Im większa ta prędkość tutaj będzie, tym więcej właśnie tych części bitcoina zarobicie. Jak widzicie, tutaj osiąga to taką prędkość, to cały czas rośnie. Zobaczymy, jaka będzie maksymalna prędkość. Jest jeszcze tutaj zakładka Cloud Boost. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, zostaw suba, lajka i zaznacz dzwoneczek, ponieważ w ten sposób będziesz wiedział o najnowszych filmach. Powodzenia w zarabianiu. Tutaj możesz ogólnie jeszcze szybciej zarabiać. To jest taki jakby boost. I tutaj na dole masz też różne wskazówki, jakieś newsy. Możesz oczywiście o tym poczytać. Dobra, ja w sumie na razie sobie to wyłączę. Później to jeszcze sprawdzę. I teraz przejdźmy sobie w sumie do zakładki Affiliate Dashboard. No i to jest właśnie ta zakładka. Tutaj też macie właśnie ten swój cały portfel. I tutaj właśnie możecie wypłacić te bitcoiny. Możecie po prostu sobie to nacisnąć. Będziecie nie musieli tutaj zalogować. I tam będziecie dalej mogli właśnie wypłacić to. I jest tu ogólnie coś takiego też jak linki afiliacyjne. Już ci mówię, co to jest. Po prostu będziesz miał taki określony link, który właśnie będzie prowadził do pobrania tej przeglądarki. To będzie twój unikalny link. Jeżeli na przykład ktoś, na przykład twój znajomy właśnie wejdzie z tego linku i właśnie pobierze tą przeglądarkę, to dostaniesz jakieś tam właśnie bonusy i możesz sobie ogólnie o tym właśnie poczytać, wszyscy o tym wszystkim. No i po prostu tutaj będzie właśnie twój link, kopiujesz go i właśnie tak wygląda ten link. On po prostu prowadzi do tej strony, tylko to jest wasz taki unikalny link. Macie też wszystko też w zakładce links. Tutaj też macie ten link. No i tutaj też macie różne narzędzia, za pomocą których będziecie, znaczy może nie narzędzia, tylko takie bardziej banery czy landing page, za pomocą których będziecie mogli właśnie promować tą przeglądarkę. Możecie to na przykład wrzucić, nie wiem, na tam gdzieś na stronę waszą czy na YouTube'a. Myślę, że to też jest fajne. Zobaczmy jeszcze, jak sobie to poradzi na maksymalnej prędkości. No i tak to w sumie wygląda na maksymalnej prędkości. Jeszcze mogę oczywiście sobie włączyć boost, ale na razie tego nie będę robił. Jeszcze w sumie na koniec chciałbym Cię zaprosić na mojego Discorda, masz go w opisie, oraz też na moją stronę, masz też ją w opisie.
No i zostaw też suba, lajka i zaznacz dzwonek, abyś wiedział o najnowszych filmach.